22 czerwca 1940 roku. Podpisanie zawieszenia broni w Rethode. Nowy premier Philippe Pétain wie, co robi. Odrzucając kapitulację, ma jasny cel. Wcielić w życie swój polityczny i ideologiczny plan, zwany rewolucją narodową. Dzień 24 października 1940 roku zapisał się niechlubnie w pamięci wielu Francuzów. Na linii demarkacyjnej w Montoir Pétain i Hitler uścisnęli sobie dłonie. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Pétain wybrał kolaborację. Tłumaczył to 30 października 1940 roku w wystąpieniu radiowym. Wydrukowano je potem na plakatach. Cytuję: z honorem, powtarzam, z honorem i dla zachowania jedności Francji w ramach Europejskiego Nowego Ładu wkraczam dziś na drogę współpracy. Uścisk dłoni z Hitlerem? To się nie mieściło w głowie. O ile Pétain jako marszałek i zwycięzca spod Verdun miał pozytywny wizerunek, o tyle współpraca z okupantem była nie do przyjęcia. To niewyobrażalne, by ten, którego uważano za wybawcę Francji, mógł ściskać dłoń dyktatora i okupanta. Przez 4 lata Pétain dzierżył rząd dusz. W pamięci Francuzów utrwalił się obraz ludu gromadnie wyznającego kult przywódcy. Jednak społeczeństwo stopniowo nabrało dystansu. By zdać sprawę z tamtych wydarzeń, sięgnęliśmy po nieznane dokumenty i pytaliśmy świadków. Niektórzy pierwszy raz dzielą się wspomnieniami z tamtego okresu. Usłyszeliśmy w radiu, że Pétain prosi o zawieszenie broni. Zauważyłam wtedy, że mój wujek, weteran I wojny światowej, płacze. Mówiliśmy sobie jednak, marszałek to jest ktoś, przecież zwyciężył pod Verdun, bo rzeczywiście trzeba być kimś, by przejąć ster państwa w takich okolicznościach. Mówiono, że Vichy to przywrócenie porządku, czyli że przegrana wojna to nasza wina, Francuzów. Zrozumieliśmy, że mimo sytuacji, w której się znaleźliśmy, możemy żyć spokojnie. Musimy tylko ponieść konsekwencje. Właściwie nie czułem wtedy nic, prócz wstydu z powodu klęski. Przez rok tak samo czuli się chyba wszyscy Francuzi. Byli zmiażdżeni i pokonani, niezdolni do myślenia i działania. Ktoś, kto dostanie w głowę obuchem, nie wie, co się z nim dzieje. W tym wypadku nie był to pojedynczy człowiek, lecz 40-milionowy naród. Francja została podzielona na strefę wolną i okupowaną. Marszałek Pétain, zdecydowany na współpracę z okupantem, stanął na czele kolaboracyjnego rządu z siedzibą w Vichy, w wolnej strefie. Wicepremierem został Pierre Laval. De Gaulle miał określoną ideę Francji. Pétain zaś miał określoną ideę porażki.
Dla marszałka i ludzi z jego otoczenia przegrana wojna to nie konsekwencja błędów militarnych. Nic dziwnego, Pétain jest przecież wojskowym. Jego zdaniem główna przyczyna klęski tkwi w przeszłości. Jest nią zgnilizna tocząca francuskie społeczeństwo. Jak ujmowała to ówczesna propaganda, inna przyczyna rozkładu, którego korzeni należy szukać może nawet w czasach rewolucji francuskiej, to spisek, ulubiony temat francuskiej skrajnej prawicy. Spisek ten mieli uknąć przedstawiciele tzw. sił antyfrancuskich. Żydzi, komuniści, cudzoziemcy i masoni. Okupacja to zatem tylko przejaw ciężkiej choroby, na którą cierpi kraj. By podźwignąć Francję, należy uzdrowić społeczeństwo od wewnątrz, oczyścić je z brudów, które, jak sądzono, doprowadziły do klęski. Tak zwane zdrowe jednostki trzeba skupić wokół tradycyjnych wartości, takich jak praca, rodzina, ojczyzna, wiara i porządek. Ich gwarantem ma być nowy szef państwa. Tłumaczy dzieciom, jak ważny jest wspólny trud oraz rodzina, społeczeństwo i kraj, które dają im wszystko, co potrzebne do życia. Marszałek jedzie z wizytą do plantatorów winorośli, z której powstaje nasze słynne Beaujolais. Wiezie im swój uśmiech, jasne spojrzenie i słowa otuchy. Jest ciekaw, jak przebiegają zbiory w pierwszym roku rewolucji narodowej. Czuje się dobrze wśród ludzi, którzy kochają swoją pracę i ziemię. Mówi, że ich pewność i spokój podtrzymywały go na duchu w trudnych chwilach. Tworzenie aparatu propagandy przebiega dwutorowo. Z jednej strony będą za nią odpowiadać specjalne służby, z drugiej struktury państwowe, czy raczej parapaństwowe, nadzorowane przez najbliższych współpracowników Pétaina, członków jego gabinetu oraz Bernarda Menetrela, osobistego sekretarza i lekarza marszałka. W istocie to ten właśnie człowiek, za pośrednictwem struktur pomocniczych, będzie sprawować pieczę nad oficjalną propagandą. Avoir la main sur la propagande officielle. C'est en particulier le cas de la Légion. Najważniejszy z nich, francuski Legion Kombatantów, jest bardzo istotny z punktu widzenia interesującej nas kwestii. Z jednej strony ułatwiał on monitorowanie politycznych i społecznych nastrojów ludności, a zwłaszcza elit, urzędników, magistratu, merów. Z drugiej strony był też ważnym nośnikiem rządowej propagandy. W tej uroczystej minucie jeden jego gest ucisza ludzkie morze. Kombatanci z 1914 i 1940 przysięgają wierność nowej Francji, tej, która odrodzi się dzięki ich żarliwości. Przysięgam, że będę służyć Francji z honorem ich pokoju. Już pod koniec roku 1940 wyszły rozporządzenia odmawiające Żydom, zwłaszcza obcokrajowcom, pewnych swobód, na przykład wykonywania niektórych zawodów. Czy reżim Vichy wydał je z własnej inicjatywy? Czy może pod presją okupanta?
Dyrektor gabinetu Pétaina, Dumoulin de Labartète, podczas przesłuchania w 1946, czyli tuż po wojnie, zeznał. Cytuję: antyżydowskich regulacji nie wprowadzono na żądanie Niemiec. Były one wynikiem oddolnej i spontanicznej inicjatywy władz Vichy. Ani moi rodzice, ani dziadkowie nie mówili mi nigdy, że jestem Żydówką. Wiedziałam, że krewni ojca i matki przyjechali z Rosji, ale poza tym nie padło na ten temat ani jedno słowo. We czwartki jadaliśmy obiady u dziadka, ojca mojego ojca. Pewnego razu spytał mnie: czy wiesz, kto to jest Żyd? Odpowiedziałam, że to ktoś, kto ma kręcone włosy, odstające uszy i haczykowaty nos. Jest skąpy i brzydko pachnie. Okropność. Dziadek spojrzał na mnie i powiedział: posłuchaj mnie uważnie. Ty jesteś Żydówką. Ja jestem Żydem. Był nim też Jezus Chrystus. Że był nim Jezus, nie obchodziło mnie, że dziadek trudno, ale ja zerwałam się od stołu i wybiegłam na ulicę. Byłam wstrząśnięta, jakbym zobaczyła w lustrze, że mam zniekształconą twarz. Na drugi dzień poszłam do szkoły, gdzie znów szydzono i żartowano z Żydów. Była to szkoła alzacka. Chodziły do niej dzieci z bogatych mieszczańskich rodzin. Powiedziałam im: nie żartujcie tak przy mnie, ja też jestem Żydówką. Nie chcieli wierzyć. Mówili: co? Aleś ty biedna. Na przełomie 1940 i 1941 roku postanowiono usunąć Żydów z armii, ale tylko tych w stopniu oficera. Zwykłym żołnierzom dano spokój. Byliśmy poruszeni, wiedząc, że odchodzą tylko dlatego, że są Żydami. Dało nam to do myślenia. Zaczęliśmy sobie zadawać pytania. Mój ojciec prawie nie walczył w I wojnie światowej, bo już w październiku trafił do niewoli. Ale dla niego i innych żołnierzy z jego pokolenia Pétain był kimś, kto zasługiwał na wdzięczność. Jednak byli i tacy, którzy trzeźwo oceniali politykę marszałka. Pamiętam, że moi rodzice dużo na ten temat rozmawiali. Nie zapomnieli, że Pétain był pierwszym francuskim ambasadorem w Hiszpanii, rządzonej przez generała Franco. Zaczęło się od obowiązku stemplowania dowodów osobistych. Pamiętam, że w domu toczyły się burzliwe dyskusje na ten temat. Rodzice długo się namyślali. Nie wiedzieli, czy mają się podporządkować zarządzeniu i wydaje mi się, że chyba nie byli co do tego zgodni. Ostatecznie jednak postanowili dać dowody do ostemplowania. Le bilan. Imponujący był bilans pierwszych miesięcy propagandy. Odezwa do Francuzów, 150 tysięcy egzemplarzy. Zdjęcie opasane trójkolorową wstęgą, 100 tysięcy. Apel do rodaków, 100 tysięcy. Drugi apel, 100 tysięcy. I wreszcie pod koniec 1940 popularny kalendarz pocztowy wydany w 6 milionach egzemplarzy. To znamienne, bo kalendarze rozprowadzane przez listonoszy w wolnej strefie, zamiast ilustracjami, ozdobione były zdjęciami wodza, ukazującymi go w różnych sytuacjach. Ten topór miał symbolizować odcięcie się od republiki i dziedzictwa rewolucji, bo nawiązywał do francuskiej przeszłości. Chętnie przywoływano ten symbol.
Pétain chciał też, by republikańskie hasło wolność, równość, braterstwo zostało zastąpione innym: praca, rodzina, ojczyzna. Francja miała definitywnie zerwać z rewolucyjną przeszłością. Topór franków znalazł się też na odznaczeniu wzorowanym na Legii Honorowej. Przyznano je 2000 osób. Podczas ceremonii odznaczeni przysięgali: składam siebie w darze marszałkowi, tak jak on oddał siebie Francji. Zimą 1940 roku zachęcano uczniów, by wysyłali marszałkowi życzenia ozdobione własnoręcznymi rysunkami. Pamiętam, że każdy z nas dostał potem imienną odpowiedź. Ja swoją zgubiłem. Była też akcja pomocy dla narodu. Przedstawiano ją jako charytatywną. Dużo mówiło się wtedy o pomocy dla jeńców. Więc chodziliśmy od drzwi do drzwi i sprzedawaliśmy zdjęcia marszałka. Pieniądze zasilały fundusz pomocy dla narodu. Tak głosi napis na odwrocie. Mówi się o nim, że jest zbawcą, wcieleniem Joanny d'Arc i wielkim wodzem, któremu ze względu na bezinteresowność i szczery patriotyzm można powierzyć losy kraju. Jego prestiż rośnie z dnia na dzień. Doktrynę polityczną, której reżim Vichy nie stworzył, zastąpiono mitem wodza, podobnie jak w Niemczech i we Włoszech. Pierwsze przejawy tego kultu można było zaobserwować już w sierpniu 1940 roku. Na znak zerwania z Republiką zaczęto usuwać z merostw popiersia Marianny i zastępować je wizerunkami Pétaina. Wszystko kręciło się wokół niego. Rozbuchana propaganda stworzyła coś w rodzaju nowej religii, w której czczono szefa państwa. Kulminacja tego szaleństwa nastąpiła w 1941. O ile dobrze pamiętam, wiosną tego roku przysłano do mojego pułku oraz do wszystkich innych okulnik z zaleceniem, by w każdej jednostce utworzyć specjalny kącik ku czci marszałka. Pomagajmy sobie. To hasło przyświeca młodzieży podczas przygotowań do 4 dni Solidarności Narodowej. Plakat był ulubionym nośnikiem ideologii nowego reżimu. Dlatego dość szybko, bo już wiosną 1941, służby informacyjne zaczęły szukać artystów, którzy nadaliby plakatom oryginalną szatę graficzną. Znaleziono plastyków skupionych w tzw. grupie Alain Fournier, kierowanej przez dwóch młodych plakacistów, którzy w 1941 mieli swoją siedzibę w Lyonie. Począwszy od tego roku aż do 1944, z ich pracowni wyszło 60 kilka plakatów. Sławiły one tak drogie marszałkowi wartości wspólnotowe i rodzinne. Wielu ludzi wciąż uważa je za ponadczasowe. Wtedy jednak osadzono te wartości w kontekście rewolucji narodowej. Umieszczono je wśród postulatów reprezentatywnych dla oficjalnej ideologii. Plakaty robiły na mnie wrażenie, ale nie te, które ośmieszały Żydów i spekulantów. One powielały utarte schematy. Ani te z Joanną d'Arc, wymierzone przeciwko Anglikom.
Najsilniej przykuwały wzrok duże czerwono-czarne obwieszczenia o egzekucjach odwetowych. Te straszne plakaty były porozklejane wszędzie. Informowały, że za jednego Niemca zabitego przez partyzantów stracono 10 Francuzów. To było okropne. Nie mogłem się z tym pogodzić. Ten plakat wyjątkowo dobrze obrazuje styl propagandy Vichy. Odwoływano się do historii, ale rzecz jasna tej sprzed rewolucji francuskiej i do postaci takich jak Henryk IV, Richelieu i oczywiście Joanna d'Arc. Ona była centralną postacią propagandy. I to nie tylko rządowej. Jej wizerunek odpowiadał bowiem obu stronom, także ruchowi oporu. Przecież to Joanna wypędziła z kraju okupantów. Tylko że wtedy byli nimi Anglicy. W odpowiedzi na apel marszałka francuska młodzież przybyła do Rouen, by oddać hołd tej, która 5 wieków temu ocaliła jedność Francji. Zaczął się szerzyć kult relikwii. Niech świadczy o tym to zdarzenie. Marszałek bardzo lubił przyrodę. Bliskie mu były hasła powrotu do natury i tak dalej. Podczas wycieczki po lasach Rondon albo Woutroncé, nie pamiętam, poprosił o siekierę i przez chwilę bawił się w drwala. Na koniec ochrzcił swoim imieniem największy dom. Po odjeździe marszałka i jego świty ludzie rzucili się, by zbierać drzazgi, jakby to były relikwie. Pétain miał też swój szczyt w Alpach. To było czyste szaleństwo. Do dziś można oglądać wytwory tego niemal bałwochwalczego kultu, ocierające się niekiedy o karykaturę. Jeden z witraży kościoła w Casteljaloux miał wyobrażać więź łączącą państwo z kościołem. Przedstawiono na nim dwóch świętych, Filipa, tak miał na imię Pétain, i Franciszka, to imię admirała Darlana. Topór miał podkreślać polityczną wymowę dzieła. Najpierw przemawia do młodych. Przypomina, że ich pierwszą powinnością jest posłuszeństwo. Tłumaczy, że fizyczna i moralna odnowa naszej rasy wymaga cierpliwości, będącej najpotrzebniejszym rodzajem odwagi. Pragnie zaszczepić w nich ideały pracy, dyscypliny i honoru. Młodzież była ulubionym adresatem propagandy nowej władzy. Jednym ze sposobów zapanowania nad młodymi miało być stworzenie dla nich czegoś w miejsce nieistniejącej służby wojskowej. Z myślą o tym generał Delaporte Dutheil przedstawił Pétainowi projekt tzw. wiosek młodzieżowych. Co roku kierowano do nich około 100 tysięcy dwudziestolatków. Młodzi chłopcy byli tam poddawani niemal wojskowej dyscyplinie. Przedsięwzięciu wiosek towarzyszyło wiele innych działań propagandowych.
Moja matka była wtedy nauczycielką w szkole podstawowej w Orze. Podczas konferencji jesienią 1940 roku inspektor przedstawił nauczycielom zalecenia dotyczące edukacji moralnej i obywatelskiej. Temat był aktualny, bo nawiązywał do moralnych przyczyn przegranej wojny. Przyczyna numer jeden. Brak motywacji i woli działania. Dwa, upadek moralności. Trzy, niska świadomość narodowa i obywatelska. Pytanie, czy edukacja pomoże w usunięciu tych przyczyn już na etapie szkoły podstawowej? Wniosek, to będzie trudne, bo uczeń spędza w szkole tylko 6 godzin, ulega wpływom rodziny, nie podejmuje dalszej nauki. Czy likwidacja uchybień moralnych jest tożsama z reformą obyczajów? Jej wdrożenie będzie wymagać wielkiej cierpliwości, determinacji i ciągłego skupiania się na celu. Ponadto udzielono nauczycielom wskazówek na temat organizacji i przebiegu rozmaitych uroczystości i rocznic. Władze Vichy były pod tym względem bardzo pomysłowe. Począwszy od 1940, musieliśmy uczestniczyć w obchodach Święta Pracy, Święta Joanny d'Arc, którym zastąpiono uroczystości państwowe z okazji 14 lipca i oczywiście Święta Matek. Po obejrzeniu wystawy prac uczniów, szef państwa wygłosił wzruszającą mowę do nauczycieli, którzy zjechali się tu z całej Francji. Messieurs les instituteurs, je suis résolu à rendre à votre fonction la dignité qui lui revient. Je désire que vous soyez honorés et que les conditions de votre vie soient assez assurées pour vous permettre de les oublier en vous tenant à votre tâche. Kult Pétaina rozszerzył się na cały kraj. Ministerstwo Propagandy dbało o to, by oficjalne treści docierały do ludzi różnymi kanałami. Marszałek był wszędzie. W gazetach, w radiu, telewizji jeszcze nie było, ale mieliśmy radio. Pamiętam, jak ustawieni w czworobok śpiewaliśmy hymn na jego cześć. Zaśpiewam wam, bo dziś mało kto zna słowa tej pieśni. Marszałku, oto jesteśmy, wybawco Francji, będziemy ci wierni, pójdziemy za tobą wszędzie. To scouting i jego główne założenia dały oprawę dla wiosek młodzieżowych. W sumie nie był to wcale taki zły pomysł. Młodych ludzi kierowano tam, bo rekrutacja do wiosek nie była dobrowolna, by ukryć ich przed Niemcami. Byli tam więc niejako pod ochroną. Jednak z drugiej strony, dzień w dzień poddawano ich praniu mózgów. Dowodzili nimi zasłużeni oficerowie, dawni skauci. Pamiętam, że był też generał, chyba Michelin. To właśnie tacy ludzie nadawali ton wioskom młodzieżowym. Umysły przebywających tam chłopców były więc systematycznie infekowane. Wsączano do nich wirusa petenizmu. Byliśmy zanurzeni w propagandzie. Docierała ona do nas także za pośrednictwem Kościoła. Oczywiście nie wprost, lecz pośrednio. Nie mieliśmy organizacji porównywalnej z Hitlerjugend. Ale chłopcy, którzy wstąpili do milicji, stali się łatwym łupem dla propagandy. Ja byłem na to za młody, ale gdybym miał 18-20 lat, to kto wie? Rien nouveau. Pétain znał wartość bezpośredniego kontaktu przywódcy z narodem. Stąd jego liczne podróże po kraju.
odbywały się od lata 1940 do jesieni 1942, kiedy do wolnej strefy wkroczyli Niemcy. Na przykład wizyta Pétaina w Marsylii była poprzedzona miesiącem przygotowań. W ciągu tego miesiąca w stan gotowości postawiono wszystkie środowiska, władze świeckie i kościelne, notabli, szkoły i oczywiście dzieci. Spotkania z nimi stanowiły obowiązkowy punkt programu, bo przecież to dzieci były symbolem nowej, odradzającej się Francji. Wszystkie podróże marszałka, czy to do Auch, Agen, Lyonu czy Marsylii, przebiegały według starannie przygotowanego scenariusza. Jego przyjazd zrobił na mnie wielkie wrażenie. Nigdy tego nie zapomnę. Miałem 7, może 8 lat. Ustawiono nas w szeregu, wręczono chorągiewki, śpiewaliśmy Marszałku, oto jesteśmy. Potem odbyła się uroczystość w parku miejskim, który wydawał mi się ogromny. Kiedy po latach wróciłem do Tarb, dziwiłem się, że jest taki mały. Wtedy jednak byłem oszołomiony rozmachem imprezy i tłumami, które zebrały się na placu Verdun. Razem z innymi krzyczałem, niech żyje marszałek, machałem chorągiewką. Kiedy opowiadałem to potem w domu, nie rozumiałem, czemu rodzice mają nadąsane miny. Dziwiłem się. To, co powiem, może niektórych obrazić, ale ludzie byli zadowoleni. Niestety taka jest prawda. Kiedy przyjechał Pétain, ludzie wiwatowali na jego cześć tak samo, jak wiwatowaliby, gdyby przyjechał de Gaulle. Nérac. Tu spędzał młodość Henryk IV. Tutaj urodził się admirał Darlon. Szef państwa jest gorąco witany przez mieszkańców miasta, które wydało wielu wybitnych żołnierzy i mężów stanu. W 1942 miałem 17 lat. Pamiętam, jak Pétain przyjechał do Nérac z Darlanem, który tu się urodził. Czarna limuzyna, z której wysiedli, zrobiła na nas wrażenie. To był piękny wóz. Marszałek, jak zwykle, powitał tłum. Nie było w tym niczego szczególnego. Potem wszedł na małą trybunę i powiedział to, co zawsze. Rodacy, poświęciłem swoje życie, by wam służyć. Nasza szkoła, która stała w samym środku Agen, została natychmiast wciągnięta w wir przygotowań do wizyty przewidzianej na 30 sierpnia 1941. Wiąże się z tym zabawna historia, bo przecież trwały jeszcze letnie wakacje i nie chodziliśmy do szkoły. Więc aby należycie przygotować wizytę, nasi nauczyciele musieli chodzić od domu do domu i informować rodziców, że w oznaczonym dniu wszyscy uczniowie mają się stawić na dziedzińcu szkolnym. Trzeba powitać marszałka i wiwatować na jego cześć. Uwierzcie mi, że widziałem go tak jak was teraz. Ale patrząc na niego, miałem wrażenie, że to nie żywy człowiek, lecz manekin. Był taki piękny w swoim mundurze i kepi z liśćmi dębu. Miał lśniące niebieskie oczy, jakby z porcelany, i chyba nawet makijaż. Stał tak blisko, że można go było dotknąć. Widziałem go z odległości 3 metrów. Nigdy tego nie zapomnę.
1941 roku zaczyna się drugi etap w dziejach funkcjonowania służb informacyjnych Vichy. W miejsce usuniętego wcześniej Lavala, wicepremierem zostaje Darlan. To on mianuje nowego szefa informacji i propagandy, Paula Marion. Marion to intrygująca postać i na pewno świetny fachowiec. Już w latach 20. kierował propagandą w aparacie francuskiej partii komunistycznej. W latach 30. zmienił front, by służyć swoim doświadczeniem wzorowanej na modelu włoskim skrajnie prawicowej francuskiej partii ludowej Jacques Doriot, partii d'extrême droite très influencé par le modèle italien. Et le voilà donc aux affaires. Po objęciu urzędu w lutym 1941, Marion konsekwentnie dąży do pełnej indoktrynacji społeczeństwa. Najważniejsze jest to, że teraz także kroniki informacyjne, wyświetlane przed każdym seansem kinowym, będą nieść przesłanie szefa państwa francuskiego i rządu. Taki był cel kontraktów zawieranych z firmą Pathé Cinéma, która w latach 40-42 stała się czołowym producentem filmów informacyjnych w Vichy. Być może to właśnie w tej dziedzinie kolaboracja poszła najdalej. Wkrótce na mocy podpisanych umów materiały filmowe przepływały między jedną strefą a drugą, między północą a południem. Wszyscy Francuzi oglądali w kinach to samo, na przykład relacje z podróży marszałka. Współpraca się zacieśniała. W roku 1942 doszło do połączenia obu struktur i powstania France Actualité. W Paryżu minister Paul Marion i ambasador Fernand de Brinon inaugurują wystawę o tematyce antybolszewickiej. Od tej pory bywalcom kin z północy i południa Francji serwuje się tę samą dziwaczną mieszankę. Propagandy Vichy i Pétaina. Z propagandą Niemców i kolaborantów. Na kongres solidarni przybyli przedstawiciele wielu europejskich narodów, aby przeciwstawić się kłamstwom, które według słów marszałka Pétaina wyrządziły zbyt wiele zła. To pozwala nam mieć nadzieję, że w nowej Europie Francja zajmie należne jej miejsce. Maja 1941, sobota. Współpracować z wrogiem? Przenigdy. Tata bardzo się rozzłościł na Pétaina, zwycięzcę spod Verdun, który powiedział: powinniście Francuzi iść za mną bez zastrzeżeń. Ale jak tu nie mieć zastrzeżeń? A może marszałek wie coś, czego mu nie wolno ujawnić? Trzymam się tej nadziei. Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne des esprits. Nos deux s'emparent des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Un véritable malaise atteint le peuple français. Je vous jette un cri d'une voix brisée. Zaklinam was, nie pozwólcie, by dłużej krzywdzono Francję. Tak 22 października 1941 odpowiada Pétain, gdy Niemcy, nie bez udziału Vichy, dokonali egzekucji zakładników z obozu internowania.
Egzekucja ta jest odwetem za zamachy na niemieckich wojskowych dokonywane przez komunistów od lata do jesieni 1941. Jest to kluczowy moment i w pewnym sensie zwrot w dziejach okupacji oraz będącej przedmiotem naszych rozważań propagandy Vichy. Od tamtej pory jej wpływ na społeczeństwo maleje. Francja najmroczniejszych okupacyjnych lat to Francja nasilających się restrykcji, biedy, głodu i zimna. Ważne jest to, że kiedy patrzymy na te plakaty, widzimy, iż pokazują one rzeczywisty stan rzeczy. Nie negują go. Świadczą tym samym o porażce oficjalnej propagandy, potępiającej zapobiegliwość i zaradność typowego Francuza, który robił wszystko, by przetrwać. Był to tak zwany szary rynek albo system kontrabandy. Chodziło o to, że mieszkańcy miast jeździli na wieś, by przywieźć sobie stamtąd kurczaka lub kilka jajek. Istniała też zorganizowana sieć sprzedaży czarnorynkowej. Jej zwalczaniu służył ten znany plakat wykonany przez grupę Alena Fournier. Czarny rynek zbrodnią przeciwko społeczeństwu. Ludzie zaczęli głodować. Przyjeżdżali na rowerach po prowiant aż z Montbéliard. Francuzi byli wygłodzeni, zziębnięci i przerażeni. Żyliśmy w strachu, lecz mieliśmy nadzieję. Słuchaliśmy przemówień de Gaulle'a i wierzyliśmy, że pewnego dnia przyniesie nam wolność, jednak nie przed upływem roku, bo trzeba przygotować desant. Przystąpienie Ameryki do wojny podniosło nas na duchu, ale wciąż było trudno. Trwały aresztowania. Żyliśmy w ciągłym strachu. W szkole w Widos zorganizowano nam poczęstunek. Powiedziano, że to prezent od marszałka. Nad podestem nauczycielki wisiała jego wielka fotografia. Dostaliśmy więc napoje i czekoladę, która była wtedy rzadkością. Prawie zapomnieliśmy, jak ona wygląda. Śpiewaliśmy oczywiście hymn na cześć marszałka. Nie pamiętam, co jeszcze nam dali. Chyba po kilka herbatników. Ja zapamiętałam czekoladę. Ale najlepiej pamiętam panujący wówczas niedostatek. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore. Jak rząd miał się dowiedzieć, czy ma poparcie i posłuch u obywateli? W tamtych czasach nie prowadzono przecież sondaży opinii publicznej. Cenzurowana prasa także nie dostarczała wiarygodnych informacji na ten temat. Ale reżim Vichy dysponował innym, wprost niewyczerpanym źródłem wiedzy o nastrojach społecznych. Były nim statystyki sporządzane na podstawie korespondencji, czyli listów, które pisali Francuzi. W roku 41 w wolnej strefie pracownicy służb cywilnych i kontroli technicznej otwierali co tydzień 300 tysięcy listów. 3 lata później otwierano ich milion. Kto się tym zajmował? Funkcjonariusze służb informacyjnych i cenzury.
gdzie w urzędach pocztowych. Listy starannie odklejano, czytano, wkładano z powrotem do kopert i wysyłano do adresatów. L'enveloppe étant refermée et envoyée au destinataire. Semaine après semaine, tydzień po tygodniu zarysowuje się obraz ewolucji nastrojów społecznych. Wyłania się z setek tysięcy listów, które piszą do siebie Francuzi. Często wspominają w nich o Pétainie. Przez wszystkie okupacyjne lata, od 1941 do 1944, pozytywne opinie na jego temat mieszczą się w przedziale od 80 do 95% d'opinion favorable. Le ravitaillement. Najbardziej doskwierały Francuzom braki w zaopatrzeniu. O tym pisali w listach. Wynika to też z raportów, które sporządzali kontrolerzy. Ludzie skarżyli się na drożyznę, brak świeżych warzyw, mięsa, serów i tłuszczów, a także na złe racjonowanie wina i kiepską jakość chleba. Pojawiły się więc pierwsze oznaki niezadowolenia i krytyki. Jej celem wkrótce stanie się rząd, a pod koniec wojny także Pétain. Władze Vichy szybko wskazały winnych wszelkiego zła. Żydów, komunistów oraz ostatni rząd III Republiki. To jego członkom w lutym 1942 wytoczono pokazowy proces. Pétain oskarżył ich o zaniedbania, które doprowadziły Francję do klęski. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. Léon Blum, Paul Reynaud i Édouard Daladier. Proces miał wzmocnić prawomocność reżimu. Niedaleko Urdos, spokojnej wioski tuż przy hiszpańskiej granicy, wznosi się Fort Portale. To tu od października przetrzymywani są ludzie odpowiedzialni za klęskę Francji. W Rion odbędzie się proces, na który czeka cały kraj. Mowę wygłosi prokurator Cassagnon. Akta sprawy ważą 800 kg. W sali rozpraw trwają jeszcze przygotowania. Tutaj zasiądą oskarżeni, a tu sędziowie. Wkrótce we Francji wybije godzina sprawiedliwości. O kłopotach związanych z procesem wspomina w zeznaniach złożonych tuż po wojnie Dumoulin de la Bartette, który był wtedy dyrektorem gabinetu Pétaina i jego prawą ręką. Opowiada o kontrowersjach, które wywołał proces. Twierdzenie, że Francja przegrała wojnę, bo nie była do niej przygotowana, było zgodne z propagandą Vichy, lecz nie podobało się Niemcom, którzy szczycili się pokonaniem silnego przeciwnika. Hitler dobrze to rozumiał, dlatego postanowił interweniować. Do Vichy przybył radca prawny Führera i dał Pétainowi do zrozumienia, że jego mocodawca życzy sobie przerwania procesu. W kwietniu 1942 wraca do rządu Pierre Laval, bo chcą tego Niemcy. W listopadzie ich wojska wkraczają do wolnej strefy. W tej sytuacji nieunikniony jest rozdźwięk między rządem a opinią publiczną, która nie znosi Lawala. Hitler potrzebuje siły roboczej. Chce zadać definitywny cios Związkowi Radzieckiemu, który go blokuje na wschodzie. Niemieckich robotników i chłopów wysyłanych masowo na front wschodni mają zastąpić Francuzi. Po kilkudniowej podróży ojcowie i synowie chłopskich rodzin z różnych stron Francji znów cieszą się widokiem i atmosferą ojczystej ziemi. Wracają do siebie, wracają do nas. Ils se retrouvent chez eux, ils se retrouvent chez nous.
Kongqing. Za chwilę z sąsiedniego peronu odjadą do Niemiec ochotnicy, w miejsce tych, którzy wrócili. Wzruszający dowód braterstwa Francuzów. Obowiązkowa służba pracy, powołana ustawą z dnia 16 lutego 1943 roku, nakładała na Francuzów, podzielonych na klasy wiekowe, obowiązek pracy na rzecz Niemiec. W tym celu przeprowadzono spis. Objęto nim wszystkich mężczyzn, którzy urodzili się w latach 1912-1921. Dzięki spisowi zdołano narzucić Francuzom przymusowe transporty do Niemiec, ale już nie propagandę. Będą przeszkody, ale je pokonamy. Jeśli weźmiemy przykład z wielkiego żołnierza, który kieruje losami naszej ojczyzny. Niech żyje Francja, niech żyje marszałek, niech żyje Laval. Miałem klasę 42, dwie trzecie należących do niej mężczyzn wysłano do Niemiec w ramach obowiązkowej służby pracy. Przymusowy pobór, który zaczął się w lutym 43, doprowadził do zaostrzenia sytuacji w kraju. Można powiedzieć, że ludziom otworzyły się oczy. Z 650 tysięcy młodych mężczyzn, których wywieziono do Niemiec, 16 tysięcy nigdy nie wróciło. Kult marszałka zaczął topnieć. Okazało się, że ten człowiek nie jest nieomylny. Sądzę, że to właśnie wtedy, w 43, zaczęła się organizować partyzantka. Ludzie przyłączali się do niej, żeby uniknąć wywozu do Niemiec. Ale wcześniej nikt raczej nie krytykował marszałka. Ceniliśmy sobie bezpieczne i spokojne życie. Dopiero później przyszły wątpliwości. Aresztowania Żydów. Nikt nie obwiniał o nie Petena. Ludzie mówili, jest stary, nie ma swobody działania, robi to, czego chcą Niemcy. Teraz to oni rządzą Francją. Nie wiem, czy to z powodu podeszłego wieku, ale kiedy przemawiał, z jego słów przebijała wrogość wobec Londynu, de Gaulle'a i aliantów. Przebywających we Francji Żydów obcokrajowców aresztowano jeszcze przed wrześniem 1943. Ale masowe aresztowania zaczęły się niemal nazajutrz po tym, jak wyjechali Włosi, czyli 8 września. Aresztowań tych dokonywało gestapo. Prawdopodobnie oprócz gestapowców uczestniczyli w nich także milicjanci. Jednak to gestapo sprawowało nad wszystkim kontrolę. W tamtym czasie przestałam chodzić do szkoły, ale nauczyciele nadal poprawiali moje prace. Udało mi się nawet zdać maturę. Nie wiem, czy to było rozważne. Kardynał Suard, który stał wtedy na czele episkopatu Francji, wystosował do władz Vichy protest przeciwko masowym deportacjom Żydów. Dochodziło też do przypadków wymuszania łapówek za żydowskie dzieci ukrywane przez zakonników i zakonnice. To właśnie przydarzyło się małemu Lustiger.
du petit Lustiger, n'est-ce pas? Jeśli natrafiła na nie milicja bądź Niemcy, dzieci te były natychmiast deportowane. Protest złożony przez Stuarda w imieniu episkopatu był jak najbardziej oficjalny. To było tak, jakby ambasador jednego państwa obwieścił władzom drugiego, że nie zgadza się z jego polityką. Skuteczność tego protestu także nie była większa niż interwencji dyplomatycznej. $5,2 miliona, tyle odbiorników radiowych mieli Francuzi w roku 1940, oprócz tych, które stały w miejscach publicznych, kawiarniach oraz wiejskich świetnicach. Radio było więc ważnym medium dla oficjalnej propagandy, zwłaszcza, że pojawiła się konkurencja, rozgłośnie radiowe nadające z terytorium Anglii. Francuzi coraz chętniej słuchali audycji emitowanych z Londynu przez BBC oraz Komitet Wolnej Francji. Oto wyzwanie, przed którym stanął Philippe Henriot, człowiek symbol propagandy reżimu, a od stycznia 1944 szef służb informacyjnych. Ten milicjant i zdolny mówca wiedział, jak wielką siłę oddziaływania może mieć audycja radiowa. L'impact que pouvait avoir une émission de radio. Potwierdza się powszechna opinia, że tak jak Kartagina, Anglia zniknie z powierzchni ziemi. Musicie dokonać wyboru. Nie wierzę, że chcecie, by odradzająca się Francja utonęła w morzu nienawiści, a do tego prowadzą kłamstwa szerzone przez komunistów. Ale może właśnie ta wzmagająca się przemoc zwróci was ku miłości i pojednaniu. Ten milicjant i poplecznik Niemiec używał służb informacyjnych do prowadzenia wojny z ruchem oporu. To z jego inicjatywy ogólnokrajowe radio zaczęło nadawać cykliczne audycje szkalujące oraz, co było nowością, bezpośrednie relacje z walk z partyzantami. Pour rendre compte des combats. Świadomi, jak bardzo im może zaszkodzić, partyzanci wydali na niego wyrok. Constatant le danger, va cibler Henriot. La résistance. Henriot zagrażał ruchowi oporu. La résistance. Marszałek kończy 88 lat, co czyni ten uroczysty kwietniowy poranek w Vichy jeszcze bardziej wzruszającym. W sierpniu 1944 roku, niedługo przed upadkiem reżimu, Pétain prosi byłego sekretarza do spraw propagandy, Paula Cressela, by napisał mu mowę testament. Mowy tej nie wygłosił, ale jej treść pozostała w ludzkiej pamięci, choć nie bezpośrednio. Pétain, który konsekwentnie budował swój mit przez wszystkie lata wojny, teraz troszczy się już o swój powojenny wizerunek. I to jeszcze zanim Francja została wyzwolona. Tak więc w tym nigdy nie wygłoszonym przemówieniu tłumaczy swoją postawę w chwili klęski Francji. Les raisons de son engagement au moment de la défaite, il explique les raisons. Wyjaśnia racje, które skłoniły go do podpisania zawieszenia broni i przedstawia swoją obecną rolę. Ludzie mają uwierzyć, że oto odbywa się przekazanie prawowitej władzy. Przechodzi ona z jego rąk do rąk de Gaulle. Zresztą teza o uzupełniających się rolach obu polityków będzie nicią przewodnią wszystkich powojennych wystąpień zwolenników reżimu Vichy, a pojawiła się już w przemówieniu Cressela, którego Pétain nigdy nie wygłosił. Cytuję. De Gaulle odważnie chwycił za miecz, ale historia nie zapomni, że to ja byłem tym,
który wytrwale trzymał tarczę Francuzów. Le bouclier des Français. 17 sierpnia 1944 roku Pétain został wywieziony do Niemiec. Hitler chciał jak najdłużej korzystać z jego popularności, bo jeśli propaganda Vichy odniosła jakiś skutek, to dlatego, że podjęła hasła rodzimej, skrajnej prawicy. Nazistom zależało też, aby jak najdłużej łupić kraj, który utrzymywał ich wojska, oraz doprowadzić do końca ostateczne rozwiązanie. Kult Pétaina miał być zasłoną dymną dla tych działań. Wersja polska na zlecenie Planet Studia Publishing. Tekst Agnieszka Byczyńska. Czytał Janusz Kozioł.